Cabernet Sauvignon, rocznik 74. Znakomity bukiet. W finiszu wyczuwalna nutka arbuza. Nie wiem, czy powinnam. Niestety takie sytuacje nadal mają miejsce. Według statystyk wciąż są kobiety, które piją alkohol w ciąży. Co gorsze, są też lekarze, którzy zalecają im kieliszek dla zdrowia dziecka. Dziś sprawdzimy to na własną rękę. Najpierw spytamy ludzi, co wiedzą na temat picia w ciąży, a potem rozprawimy się z kilkoma mitami. Oglądajcie! Wyruszyliśmy w miasto, żeby sprawdzić, co poznaniacy wiedzą o piciu alkoholu w ciąży. Sprawdźmy, czy statystyki się nie mylą. Czego nie można robić w ciąży? Czego nie można robić w ciąży? Skakać na bungee. Skakać na spadochronu. Dźwigać jakichś ciężkich na pewno rzeczy. Za bardzo się przemęczać. Chyba nie powinna w zależności od trymestru jeździć na rowerze. Żadnych używek. Nie można ćpać. Pić alkoholu, palić papierosów. Pić alkoholu. Na pewno pić alkoholu i palić papierosów. Pić, palić na pewno. Palić, pić. Palić papierosów, pić alkoholu. A jak to jest z tym alkoholem? Czy jest jakiś rodzaj, który można pić? Generalnie słyszałam, że można wypić lampkę wina, ale nie wiem w jakich ilościach. Ja słyszałam, że można, dopuszczalny jest kieliszek czerwonego wina raz w miesiącu. Czerwone wino, z tego co pamiętam, jeden kieliszek chyba od czasu do czasu. Wiem, że wino można chyba jedną lampkę, z tego co dobrze pamiętam. Wino, no to... Może kieliszek wina, może małe piwo, nie wiem. Wydaje mi się, że wino jest chyba najlepsze w ciąży. No to nie jest katastrofa. Żadnego nie powinno się pić. Ostatnie badanie pokazywały właśnie, że przenika z krwią właśnie przez pępowinę do płodu i skutki są straszne. Jakie mogą być skutki picia alkoholu w ciąży? Wady płodu? No powoduje jakieś wady rozwojowe. To jest zaburzony rozwój dziecka. Nie pamiętam, jak się nazywa ten syndrom. Tak, jest syndrom jakiegoś dziecka. Jakoś się konkretnie nazywa u dzieci. Zespół. Był jakiś zespół. Jakiś zespół alkoholowy płodu, w sensie jakby... Dobra, mi już starczy. Dobrze, że robimy ten odcinek. Od czego zaczniemy? Od pierwszego mitu. Piwo, wino, wódka, naleweczka babuni. Być może różnią się smakiem czy kolorem, jednak mają coś wspólnego. Jeden i ten sam alkohol, czyli etanol w różnej ilości. Po spożyciu wchłania się w przewodzie pokarmowym i trafia do krwi. W tym wypadku krwi matki, czyli kobiety w ciąży. A potem razem z krwią trafia do łożyska, gdzie między układem krwionośnym matki i dziecka następuje wymiana substancji, np. tlenu, składników odżywczych, czy niestety alkoholu. Z łożyska trafia do dziecka, czasem prostym, czasem powyginanym, krwionośnym kablem, zwanym pępowiną. I tak pół godziny po wypiciu we krwi płodu znajduje się takie samo stężenie alkoholu, jak we krwi matki. Tylko dlaczego powinniśmy się go bać? Bo uszkadza procesor, czyli mózg dziecka. Zbudowany jest z miliardów komórek nerwowych, które nieustannie mnożą się i łączą ze sobą. Czym komórek więcej i czym gęściej są ze sobą połączone, tym procesor szybszy, a komputer bardziej wydajny. Niestety, alkohol trafiający do rozwijającego się mózgu sprawia, że nowych komórek powstaje mniej, a tworzenie połączeń między tymi istniejącymi jest spowolnione. W efekcie mózg, czyli procesor, jest mniejszy i mniej wydajny. Możesz więc zdecydować, jaką przyszłość chcesz zaproponować swojemu dziecku. Taką podlaną alkoholem, czy taką bez niego. Zmiany wywołane przez alkohol w rozwijającym się mózgu są nieodwracalne. Po porodzie mogą od razu objawić się jako płodowy zespół alkoholowy, któremu towarzyszą wady fizyczne. Ale alkoholowy efekt może też pojawić się później. Gorszy procesor, mniej RAMu, stary system operacyjny. Objawią się w przyszłości w postaci problemów z pamięcią, koncentracją, skupieniem czy uczeniem. Jednak to nadal nie wszystko. Tak jak komputer do pracy potrzebuje prądu płynącego pod odpowiednim napięciem, tak organizm dziecka potrzebuje stałych dostaw świeżej krwi z tlenem. Niestety, alkohol kurczy naczynia pępowinowe, przez co mniej krwi trafia do dziecka i jego rozwój zostaje zahamowany.
Co więcej, alkohol uszkadza komórki łożyska, przez co zwiększa ryzyko najpierw poronień, a potem porodów przedwczesnych, nawet 35-krotnie. Jeden wielki kataklizm. Jak często mamy z nim do czynienia? Jedna na 20 kobiet deklaruje, że świadomie piła alkohol w ciąży. Serio? Ponad połowa ciężarnych przyznaje, że podczas ciąży lekarze nie rozmawiali z nimi o alkoholu i jego wpływie na płuc. Chcielibyśmy to zmienić. Ryzyko uszkodzeń mózgu i innych organów niesie ze sobą każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu. A objawy nie muszą być widoczne od razu po porodzie. Kto wie, czy problemy dziecka z matematyką nie wynikają właśnie z tych dwóch kieliszków Cabernet Sauvignon. Tyle na dziś. Zapamiętajcie na długo komputerową historię i reagujcie na każdą próbę picia alkoholu przez kobietę w ciąży. A teraz wbijcie na fejsa, udostępnijcie ten film i zostawcie komentarz, bo zawsze z przyjemnością je czytamy. Do zobaczenia!